Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Tematem numer jeden w bokserskich mediach wciąż pozostaje sobotni pojedynek Diliana White'a z Aleksandrem Powietkinem. Fundując przeciwnikowi niezwykle efektowny nokaut, Rosjanin nie tylko odwrócił losy tej walki, ale też wprowadził sporo zamieszania na szczycie wagi ciężkiej. Teraz wszystko wskazuje na to, że Powietkin i White jeszcze w tym roku staną do rewanżu. W tle natomiast pojawia się pytanie o losy konfrontacji marzeń pomiędzy Tysonem Furym a Antonem Joszułą. Przed walką White-Powietkin stawiałem na nieznaczne punktowe zwycięstwo Brytyjczyka. Spodziewałem się znacznej poprawy z jego strony w stosunku do pojedynku z Mariuszem Wachem, natomiast przy całej ogromnej sympatii dla Powietkina uważałem, że tych jego prawie 41 lat może dać o sobie znać w ringu. Na moją opinię wpłynął też na pewno obraz ostatniego starcia z Michaelem Hunterem, w którym moim zdaniem remis trochę Saszy podciągnięto. I po pierwszych rundach walki White-Powietkin byłem przekonany, że słusznie wytypowałem zwycięzcę. Brytyjczyk boksował nawet lepiej niż się spodziewałem, przede wszystkim świetnie pracował lewym prostym. W czwartej odsłonie Powietkin dwa razy wylądował natomiast na deskach i wydawało się, że jest już po zawodach. Rosjanin nie wyglądał jednak na specjalnie zamroczonego, a kolejna runda potwierdziła powtarzaną do znudzenia bokserską prawdę, że w wadze ciężkiej jeden cios może zdecydować o wszystkim. Powietkin idealnie wyczuł moment i trafił potwornym lewym podbudkowym. Po w którym White padł jak rażony piorunem. Aleksander Powietkin to stosunkowo niewielki ciężki z poczciwą aparycją, w ringu zamieniający się jednak w bezwzględnego killera, któremu pod względem efektowności nokautów w ostatnich latach w wadze ciężkiej dorównuje chyba tylko Deontay Wilder. Ja zresztą znów zrobiłem sobie mały maraton z nokautami Rosjanina, a Wam szczególnie polecam zobaczyć te, których ofiarami padli Manuel Char, Carlos Takam, Mike Perez, Joan Diopa i David Price. A skoro już przywołałem postać Wildera, to nadal żałuję, że jego zaplanowana na 2016 rok walka z Powietkinem została wtedy odwołana. Niezmiennie uważam, że tamten Sasza pobiłby nieokrzesanego jeszcze Bronze Bombera i odebrał mu tytuł. Doceniam to, co Wilder robił później, choćby w starciach z Louisem Ortizem, równocześnie żałuję jednak, że taki pięściarz jak Aleksander Powietkin może nigdy nie zostać pełnoprawnym mistrzem świata wagi ciężkiej, bo nawet teraz droga do jego kolejnej mistrzowskiej szansy jest dość daleka. W tym momencie wkraczamy właśnie na teren, w którym w grę wchodzi już też polityka. Dillian White obowiązkowym pretendentem WBC był przez ponad tysiąc dni, ale nie doczekał się w tym czasie walki o tytuł. Słusznie mówiło się, że żaden inny pięściarz w takim stopniu nie zapracował sobie na mistrzowską szansę. I w ostatnim czasie Federacja WBC wreszcie stała się stanowcza. Jeśli White pokonałby Powietkina, to zwycięzca trzeciej walki Tyson Fury Dionte Wilder miałby obowiązek zmierzenia się w kolejnym pojedynku właśnie z Brytyjczykiem. Triumf Rosjanina nie jest natomiast równoznaczny z tym, że dokładnie te same regulacje przechodzą na niego. Ustalenia WBC dotyczyły konkretnie Dilliana White'a. W obecnej sytuacji wygląda zatem na to, że jesteśmy o krok bliżej od unifikacji Fury kontra Joshua, o ile oczywiście obaj wygrają swoje walki pod koniec roku. Fury po prostu odpadłby ten jeden obowiązek, który musiałby wypełnić przed konfrontacją o wszystkie pasy. Niewykluczone jednak, że wkrótce sytuacja znów wróci do punktu wyjścia, ponieważ już teraz toczą się rozmowy na temat organizacji szybkiego rewanżu pomiędzy White'em a Powietkinem. W kontrakcie na pierwszy pojedynek zawarta była klauzula o rewanżu w razie zwycięstwa Rosjanina i jego promotor Andrzej Jabiński potwierdził już, że w najbliższym czasie dojdzie do drugiej konfrontacji. W tym samym tonie wypowiada się Eddie Hearn, który zasugerował też, że taki pojedynek powinien się odbyć w końcówce listopada, a zatem już za trzy miesiące. Jeżeli Powietkin ponownie by zwyciężył, to White marzenia o mistrzowskiej szansie będzie musiał odłożyć na dłuższy czas. Jeśli jednak tym razem wygra The Body Snatcher, to powróci on na szczyt rankingu WBC i powstanie pytanie, czy Federacja znów nakaże swojemu mistrzowi natychmiastową walkę z Brytyjczykiem, czy też tym razem da jednak pierwszeństwo unifikacji Fury Joshua. W dywagacjach na temat pojedynku marzeń wciąż nie wolno też zapominać o tym, że obaj jego bohaterowie pod koniec roku mają jeszcze stoczyć inne walki, planowane w tej chwili na grudzień. Tyson Fury powinien po raz trzeci zmierzyć się z Deontayem Wilderem i choć tym razem będzie zdecydowanym faworytem, to nie można zapominać o sile ciosu Bronze Bombera. Anthony Joshua ma natomiast walczyć z Kubratem Pulewem i też nie dostanie zwycięstwa za darmo. Jak widzicie do tej pełnej unifikacji wciąż daleka droga, a wielką rolę odgrywają tu interesy promotorów i federacji. Ja zatem staram się nie wybiegać daleko w przyszłość i cieszyć się tym co znacznie bliższe, a już sama wizja rewanżu White Powietkin jest dla mnie niezwykle atrakcyjna. Ich sobotnia walka dostarczyła wielkich emocji, była kapitalna do oglądania i być może rozstrzygnęła nam plebiscyt na knockout roku. Sam Sasza stwierdził zresztą, że kończący cios był najlepszym w całej jego karierze. Nic tylko robić ten pojedynek ponownie, bo chyba wszyscy oglądalibyśmy to z wypiekami na twarzy. W całym szumie dotyczącym walki White Powietkin trochę umknęło inne ciekawe zestawienie z minionego weekendu. Na gali w Las Vegas Joe Smith Jr. znokautował Eleidera Alvareza. Smith Jr. uznawany jest za jednego z największych panczerów wagi półciężkiej, o czym przekonali się choćby stopowani przez niego Andrzej Fonfara czy Bernard Hopkins, Alvarez to natomiast ten, który dwa lata temu zastopował Siergieja Kowaliowa i odebrał mu tytuł Mistrza Świata WBO. W tej konfrontacji trudno było wskazać wyraźnego faworyta, ale w ringu dominował Smith Jr., który zakończył sprawę w dziewiątej rundzie efektownym nokautem. Tym samym w kolejnym występie Amerykanin zaboksuje owakujący pas mistrza świata WBO w wadze półciężkiej, mierząc się w tym pojedynku ze zwycięzcą starcia Umar Sałamow kontra Maxim Własow. Miniony weekend był najciekawszym od czasu odmrożenia boksu, a i kolejny zapowiada się fascynująco. Na pierwszy plan wysuwa się pojedynek Jose Carlos Ramireza z Wiktorem Postołem o dwa pasy mistrza świata w wadze superlekkiej. Dojdzie też do walki Erislandiego Lary z Gregiem Vendettim. Kolejny występ zanotuje świetny prospekt wagi ciężkiej Daniel Dibois, a w Polsce czeka nas gala Knockout Boxing Night 12. Na ringu w suwałkach powróci niedawny pretendent do tytułu mistrza świata Maciej Sulecki, który zmierzy się z Saszą Jęgojanem. Na undercardzie pokażą się natomiast Mateusz Tryc, Przemysław Zysk i Kamil Bednarek, dla których dobrano ciekawych rywali. Tęskniłem za dobrym boksem, nie kłamy jak zły, więc cieszę się, że wszedł teraz na tak wysokie obroty.